Dzisiaj lampy, lampeczki, doświetlacze, lampy i jakiś karmnik. W pierwszej kolejności produkt, który sam nie wiem po co kupiłem. Karmnik dla ryb. Jestem zdania, że ryba powinna w tym akwarium popływać i się trochę namęczyć tak w przyrodzie, żeby znaleźć ten pokarm, a jednak skusiłem się reklamą i kupiłem dwa takie pojemniki. No i również ceną. Czasami jak podaję pokarm mrożony, to mam wrażenie, że on cały opada na dno i jest zjadany przez ślimaki, a nie przez ryby, tak jak bym chciał. Dlatego też to było z jednym z powodów skuszenia się i kupienia tych karmników. A gdzie jakaś instrukcja obsługi? Nie no dobra, oczywiście żartuję, to nie może być zbyt skomplikowane. Poskładany karmnik wygląda w ten sposób. Można go dość mocno wyregulować, może być 17 cm, 28 albo 38. Myślę, że u mnie w zupełności wystarczy ta najmniejsza opcja. Mamy przyssawki i możemy również zawiesić go na. Zabieram się za składanie drugiego karmika i myślę, po co jeszcze mogłoby mi to być. Wymyśliłem, że może to być jako dobra pułapka na ślimaki. W momencie, kiedy wrzucimy to pokarm, ślimaki zwabione na pewno się tam pojawią i będą te pokarmy jadać. Wtedy możemy w łatwy sposób je wyjąć z akwarium, pozbyć się nadmiaru. No i zobaczcie, tylko jeden dzień i sporo ślimaków się znalazło po to, żeby właśnie dostać się do tego jedzenia, które wymagają. I w łatwy sposób mogę teraz wziąć, wyjmować te ślimaki, co teraz też zrobię. Ostatnio mamy dwie małe lampki do małych zbiorników. Tą, tak szczerze powiedziawszy, to już testowałem. I ją kupiłem po to, żeby włączyć ją nad tymi swoimi takimi mikrozbiornikami. Jeden jeszcze tu mam, to wam pokażę. Jeden, córa mi się światłem bawi. Jeden ten akurat pasuje tak, żeby to nad tym odpalić. Powiem szczerze, że sprawdziło się na tym mniejszym, ten mniejszy zbiorniczek chyba przez miesiąc czasu szedł na tej lampce i było wszystko w porządku. Następna lampka, czyli ta. I wszystkie inne, które dzisiaj będę badał, porównamy je sobie. Położymy, zrobimy sobie takie środowisko testowe i porównamy do kilku takich, które są, nie są z najwyższej półki, ale są firmowe. Zobaczymy, jak to będzie się do nich odnosiło. Lampkę kupiłem, bo wiecie, że lubię małe zbiorniki i ona według mnie idealnie się nadaje na jeden z takich. Miało to kosztować 10 zł, ostatecznie okazało się, że kosztowało na 20 zł. I za 20 zł to już wam pokazuję, kupiłem drugą już w okazyjnej cenie lampkę. Mamy drugą lampę, którą zaprądałem 20 zł i ta lampa jest dużo mocniejsza, tamta ma 8 watów, a ta ma dla porównania jakieś 15-20. Ta lampa jest dużo porządniejsza, jeszcze dodatkowo do samej lampy dostajemy ściemniacz i mamy możliwość ustawienia na tym, ile godzin lampa ma być włączona. Ja tego nie będę używać, no bo jak wiecie, mam wszystkie lampy podłączone do timerów, tak więc mi to nie będzie potrzebne, ale w momencie, kiedy byście mieli tylko i wyłącznie jeden zbiornik, no to takie coś bardzo się przyda, bo nie musimy dokupować dodatkowo timera. Zresztą no, cena tej lampy, tak jak mówię, 20 zł, no to było warto kupić takie urządzenie. Niestety była możliwość tylko zakupu jednej takiej lampki. W sumie nie jest ona mi potrzebna, ale kupiłem, zaświeci ona nad tym zbiornikiem, który niedawno zakładaliśmy. Nad tym zbiornikiem, gdzie... nad tym prostym zbiornikiem. Myślę, że bez problemu sobie ona tam poradzi. A gdybym miał jakieś problemy z
wzrostem tych roślin, które tam będą, no to ewentualnie dorzucę jeszcze jakieś dodatkowe światło do tego. Minus tej lampy jest taki, że przyszła ona z wejściem amerykańskim, tak więc żeby ją odpalić, no to trzeba wziąć i podłączyć sobie do tego przejściówkę. Koszt przejściówki jest niewielki, bo to jakieś 2-3 zł. Możemy zakupić to za granicą. Następnym takim zakupem, którego dokonałem, to jest taki doświetlacz. Lampa ma niby mieć moc 5 W, 28 cm. Kupiłem po to, żeby dać tutaj z tej lewej strony. Widziałem, że dość sporo jest tych tego typu podobnych lampek jako profesjonalne oświetlenie do akwarium. Oczywiście nie dajcie się zwieść tego typu aukcjom, bo to jest tak na dobrą sprawę dziadostwo. Ten doświetlacz kosztował mnie jakieś 10 zł, dlatego mówię, no spróbuję, zobaczę, ale tak na dobrą sprawę to chyba już przestanę zamawiać te chińskie lampy, bo ostatnio przejrzałem, ile tego sprzętu mam u siebie niedziałającego. I no, chyba nie ma sensu w to inwestować, lepiej kupić coś droższego i mieć to na dłuższy okres czasu. No i oczywiście tutaj do tej lampy muszę zakupić przejściówkę, bo lampa jest z wejściem, no nie na nasze gniazdko. Razi po oczach dość mocno, na plus bardzo duży to, że ma osobny włącznik. Możemy ją włączyć kiedy chcemy w dowolnym momencie. Ale to jak świeci, to jeszcze sprawdzimy sobie wszystko aplikacją. Porównamy te wszystkie lampy do lampy takiej, no nie też jakiejś górnych lotów, ale już do markowej. Lampa świeci w ten sposób. Dość fajnie doświetla tutaj ten bok. Pamiętajmy, że to jest tylko 5 W. Te rośliny, które tam są, teraz nie będą miały problemu i powinny sobie radzić, jeżeli będę je trzymał nie za gęstej kompozycji. I tak porównując jeszcze tę lampę do tej lampki, która tam świeciła do tej pory z boku akwarium, i to mimo tego, że to jest 15 W, a teraz jest 5, te 5 nad zbiornikiem radzi sobie dużo lepiej niż te 15 z boku. Porównamy sobie teraz jeszcze, ile te lampy, które kupiłem, dają światła. Zobaczymy, która jest najlepsza, porównamy później, ile tych luksów na watt, bo luksy to jest taki miernik natężenia światła, za pomocą luksów jej ustalamy. Zrobię to za pomocą takiej darmowej aplikacji do mierzenia tych natężenia światła. Muszę pogasić jednak tutaj to oświetlenie, bo bardzo mi sypie to tych pomiarach, które tutaj robię. Teraz trochę możecie mnie nie widzieć tak jak należy, ale to chyba, ale nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby zobaczyć, jak mocno świeci ta lampa. W pierwszej kolejności sprawdzamy tą dużą lampę 15-20 W. Sprawdzimy na jednej wysokości wszystkie lampy umieścimy i sprawdzimy na tej wysokości, ile one luksów dają. I tutaj mamy wynik na poziomie prawie 2000 700 luksów. Następnie porównamy tą lampę z taką, no już firmową, nie górnych lotów, ale firmową. I wynik mamy jednak na korzyść tej chińskiej, jestem zdziwiony. Tylko to jest lampa w tej wersji dla roślin, w tej plant z tymi czerwonymi diodami. Ona daje mniej światła, jeżeli jak i ta druga. Sprawdzę zaraz tą drugą. Drugiej za bardzo nie mam jak wyjąć, dlatego muszę zrobić to nad tym zbiornikiem, bo kabel jest tak na sztywno tam wrzucony. Ale część tej lampy uda mi się na pewno tutaj wysunąć na blat i będziemy w stanie zobaczyć. I tak jak przypuszczałem, lampa daje dużo więcej luksów. 2500 luksa prawie. Nie są to duże różnice jak do tej pory, ale pamiętajmy, że pierwsza lampa miała 15 W,
druga miała 10, trzecia miała 10. A porównując tą lampę 15-watową do tej 10-watowej, to jednak niestety ta 15-watowa wypada słabo i tą lampę już testuję dość długo. Pozbieram się z tych filmów długo, jakoś nie mam czasu, żeby się tym zająć. I świeci ta lampa jako dodatkowa i no nie jestem z niej zadowolony. Mimo tego, że kosztowało mało, nie kupiłbym jej drugi raz i na pewno wam nie polecę tego produktu. I następnie lampa, która zrobiła bardzo dużą furorę, bardzo duże zainteresowanie wśród was miała, czyli ta lampa 30-watowa, która jest przeznaczona dla roślin. Sam jestem bardzo ciekaw, jak ona wypadnie w tym teście. I tutaj kończymy pomiar z wynikiem 2960, prawie 3000 kruginów. Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się czegoś lepszego, ale należy też pamiętać, że ona ma 30 W, ale jest też dużo dłuższa. W przypadku tych pozostałych lamp, w przypadku tej chińskiej, tam świeci 45 cm, czyli 45 cm mamy oświetlony takim strumieniem świetlnym o tej wartości 2500 kelwinów. Następnie ta lampka taka mocniejsza z tych już markowych, tam świeci tylko 36 cm. 36 cm, czyli przy zbiorniku takim dłuższym mamy no, mocno niedoświetlone te boki. Natomiast tutaj w tej lampie świeci nam całość i całość, czyli 85 cm praktycznie, bo ta lampa jest mniej więcej takiej długości. 85 cm mamy równo oświetlone tymi kelwinami, równo oświetlone takim strumieniem świetlnym w granicach tych 3000 luksów. Wydaje mi się, że to jest dobry wynik, tym bardziej, że cena tej lampy była naprawdę rewelacyjna. Ostatnią lampką jest ta 5-watowa lampa, którą zawiesiłem tutaj nad tym zbiornikiem. Już ją zaczepiłem, dlatego nie będę jej wyjmował, musicie mi uwierzyć na słowo, że ten zbiornik ma również 35 cm. Tak jak było w tym poprzednim teście, tam ten zbiornik też, gdzie opierają lampy, miał 35 cm. Sprawdzimy, jaka tutaj będzie moc. Wyłączę te dodatkowe siedlówki. I sprawdzimy, jak to się będzie miało. Tutaj ta lampa, jak się łatwo było domyślić, najgorzej wypadła z tych wszystkich. Ona osiągnęła wynik na poziomie 500 duksów. Niestety nie zrobiłem zrzutu ekranowego, musicie mi uwierzyć na słowo. 500 duksów, mam nadzieję, że tutaj wystarczy do tego doświetlenia tych bocznych roślin. Te rośliny tam nie muszą rosnąć, ważne, żeby one tam po prostu były i jakoś dawały radę. Często dopytujecie mnie, co to są za lampy, te, które teraz trzymam w ręku. I są to lampy Barina. Barina Grow Light. Są to lampy przeznaczone nie typowo pod akwarystykę, tylko do rozrostu roślin. Lampy o mocy 30 W i w rewelacyjnej cenie. One kosztowały mnie około 100 dolarów. Także trzeba przeliczyć sobie, jaki jest akurat aktualny kurs dolara. Ja je kupowałem w zeszłym roku, tam dolar był trochę droższy. I koszt wysyłki około chyba 20 dolarów zapłaciłem. Wysyłka dosyć droga w porównaniu do całej lampy, ale i tak się całość opłacało, bo w granicach 500-600 zł dostałem naprawdę dobre lampy. Jeszcze dodatkowo warto na tym Amazonie, bo te lampy są tylko i wyłącznie dostępne na Amazonie i na Amazonie amerykańskim, bo mamy, dowiedziałem się przy okazji kupując tych lamp, że mamy dwa i że to są dwie osobne firmy, amerykański a polski. I w zestawie tutaj tych lamp mamy trzy wtyczki prądowe i kable do połączenia lamp ze sobą, bo lampy mogą być spięte szeregowo ze sobą, wtedy odpalając jedną, odpalamy wszystkie, cały ciąg tych, które ze sobą połączyliśmy. Lampy niestety na bardzo duży minus co do naszego hobby, nie są wodoszczelne ani wodoodporne w żadnym stopniu. I niestety, ale miałem okazję się przekonać, kiedy delikatnie zamoczyłem końcówkę jednej lampy, od razu poczułem, jak prąd mi przechodzi po ręce. Na szczęście obeszło się bez żadnych jakichś uszkodzeń większych, ale lampę oczywiście od razu wyłączyłem z prądu i odłożyłem na bok, suszyła się przez kilka dni, podłączyłem ją później, żeby sprawdzić, czy działa, no i działa na szczęście. W przypadku nawet tych tanich takich lamp, które wam pokazywałem, chińskich, jeżeli one wpadną do wody, nie trzeba się tak martwić, bo tam przetwornik jest w
w włączniku. I jak wpadną do wody, to te napięcie z tego przetwornika nie idzie już tak duże, jak w przypadku tutaj tych lamp, bo te lampy są podłączone bezpośrednio pod gniazdko sieciowe, czyli tutaj całe 230 wpada nam do wody, cały amperaż, który jest z tym związany, całe wolty, co są z tym związane, mogą nas porazić, czyli są, no jest to bardzo niebezpieczne, w przeciwieństwie do tych nawet lamp chińskich. I to jest jedyny taki no, bardzo duży minus tej lampy, bo tak poza tym, no to przez ten czas, co je użytkuję, jestem z nich bardzo zadowolony, bo rosnąć wszystko pod nimi bardzo ładnie rośnie. I dla zainteresowanych oczywiście w opisie pozostawiam link, link pod którym znajdziecie te lampy.